Witam serdecznie Państwa. Następne z jednej strony bardzo dobre informacje spływają dla nas, dla Polaków, i te informacje są takimi informacjami, które naprawdę mogą nam zaoszczędzić bardzo dużo pieniędzy, właściwie zyskać bardzo dużo pieniędzy, w ogóle zmienić życie sobie na lepsze, najłatwiejsze, na lżejsze pod wieloma kątami. I to jest bardzo, bardzo, bardzo dobre. I dodatkowo to oczywiście odkłamuje zakłamanie, które niestety jest kupowane i niesione wzdłuż Polski, wzdłuż telewizji, wzdłuż internetu. No ale tam, gdzie są pieniądze, tam bardzo często, szanowni państwo, jest kłamstwo, a o tym kłamstwie dopiero się dowiadujemy po jakimś czasie, gdy już wychodzą liczby i fakty, chociaż mamy już z faktami i z liczbami dawno styczność, jednak siła propagandy, jak to mówił jeden z największych propagandystów w historii ludzkości, trzeba tak długo powtarzać, aż coś się stanie prawdą. Czy mniej więcej jakoś to tak było. Tak więc, szanowni państwo, będziemy odczarowywać, kto obejrzy, ten będzie wiedział, będziemy odczarowywać to, co się dzieje w danym momencie, szanowni państwo, a w danym momencie w Polsce jest sytuacja w rzeczywistości tragiczna, tylko i wyłącznie jest ta sytuacja zasypywana drukowanymi pieniędzmi, zabieranymi pieniędzmi, przeznaczonymi pieniędzmi podatnika, zabieranymi ze szpitali, zabieranymi pieniędzmi, szanowni państwo, ze służby zdrowia, zabieranymi z wielu innych czynników, które wpływają na nasze społeczeństwo, na nasz naród, szanowni państwo, na to, jak nasz naród żyje w Polsce, jak to społeczeństwo się rozwija i czy w ogóle tu będzie chciało zostać. Ale zanim do tego przejdę, oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, kliknięcia łapki w górę. Państwu zabierze to sekundę, nic państwa to nie kosztuje, a mi naprawdę pomoże, będę wdzięczny, dziękuję ślicznie. Szanowni państwo, teraz pokażę Państwu coś, co może być naprawdę szokujące, szokujące. Zabiorę Państwa dzisiaj do pięknej miejscowości Tarragona. Proszę zobaczyć, to jest miejscowość Tarragona pod Barceloną. O, historyczna miejscowość, piękna. Proszę zobaczyć, nawet mają swój teatr. Czy to raczej to był walki byków, nie wiem. No ale na pewno jest to bardzo stare, może 1000 lat, może 2000 lat. Proszę zobaczyć, Tarragona. No, mało znana miejscowość w Hiszpanii, niedaleko Barcelony, nad Morzem Śródziemnym. Proszę zobaczyć, jaka przepiękna miejscowość, ładna, prawda? No, dla nas Polaków już taka miejscowość wystarczy, aby powiedzieć, że jest ładna, że jest piękna. Jest plaża. Są budynki, są kościoły, jest architektura, no jest po prostu ładnie. Ale co w związku z tym? Szanowni Państwo, zanim przejdę do tego, aby odczarować nasze mózgi, pokażę, gdzie jest Tarragona. Tarragona jest, o tutaj, tu mamy Barcelonę, a tu mamy Tarragona. Barcelona, Tarragona, no niedaleko, no nie wiem, 100 kilometrów, może 70 kilometrów, zaraz się dowiemy. Klikniemy. Wiadomo, Barcelona jedno z najpiękniejszych, jak nie najpiękniejsze miasto Europy. Taka jest prawda. Chyba Barcelona jest najpiękniejszym miastem Europy, tak mi się wydaje. Jedne z, albo najpiękniejsze, jedne z, w zależności na co patrzymy, bo jak patrzymy na te duże miasta, no to jedno z, chyba, no nie wiem. Walka Barcelony to może być chyba z Rzymem. Rzym albo Barcelona jest najpiękniejsza. Mi się wydaje, że jednak to są dwie inne skale, ale Barcelona albo Rzym na pewno, prawda? Tutaj mamy Tarragona, no mamy 95 km, godzina drogi. Godzina drogi, tak? Od Barcelony. Czyli tak jakbyśmy patrzyli na jakieś miasta wokół Warszawy. Godzinę od, czyli jakieś takie, no nie wiem. Siedlce, na przykład tutaj, zobaczmy, co tutaj będzie. Warszawa, weźmy Warszawę. Czyli zobaczmy, co jest 100 km oddalone od. Chyba Łódź jest 100 km oddalona. A, nie było, dobra. Wyznacz trasę.
Zapraszam Państwa przy okazji jeszcze raz do subskrybowania kanału na YouTube, no i do Warszawy. Ile mamy z Warszawy do Łodzi? No 139 km, czyli Tarragona jest gdzieś mniej więcej jak Łowicz, Sochaczew, Bielsk Duży i tak dalej, i tak dalej. Mniej więcej tak jest od oddalona, czyli jest to miejscowość, piękna miejscowość pod Barceloną, prawda? I dlaczego, dlaczego chcę Państwu pokazać Tarragonę? Dlatego, żebyśmy wiedzieli, w jakiej sytuacji się, Szanowni Państwo, znajdujemy, bo w Polsce dalej się wciska ludziom kity, że w kraju, w którym mamy oprocentowanie kredytów hipotecznych 6,75% bazowe, a kredyty 8, 9, 10, prawda? W kraju, w którym waluta jest bardzo, bardzo, bardzo słaba w danym momencie, w kraju, w którym ludzie tylko w ogóle są w stanie płacić dalej kredyty hipoteczne ze względu na to, że inni podatnicy za to zapłacili w postaci wakacji kredytowych. W kraju, w którym, Szanowni Państwo, rząd Mateusza Morawieckiego, jego ministra Budy, partia Kaczyńskiego z podpisem Dudy chce wcisnąć w zagraniczne banki i deweloperów 10 miliardów, dziesiątki miliardów złotych. W ich niesprzedawalne, drogo wybudowane klitki 35-metrowe. W kraju, w którym wypompowuje, niszczy rolnictwo, wypompowuje się ze wszystkich pieniędzy i tak dalej. Podtrzymuje się tą okropną narrację, która może zniszczyć i zniszczy zapewne życia dziesiątkom tysięcy ludzi. Może setkom tysięcy ludzi, nawet nie ludzi, tylko rodzin, całych rodzin, przepraszam, wezmęły kakawy. Nawet rodzin, Szanowni Państwo, nawet rodzin. W kraju, w którym nie ma zamrożonego oprocentowania i tak dalej, tym bardziej w czasie, gdy widzimy, co się dzieje na świecie. Szanowni Państwo, wczoraj czy na przedwczoraj oprocentowanie dolara amerykańskiego wzrosło do 5,25. Proszę sobie wyobrazić, z 5 na 5,25. Australia podwyższyła oprocentowanie, Stany Zjednoczone podwyższyły oprocentowanie, zaraz pewnie funt brytyjski podwyższy oprocentowanie, może euro podwyższy oprocentowanie i tak dalej, i tak dalej. I już nawet najwięksi inwestorzy w Stanach Zjednoczonych od nieruchomości, już tam nawet nie bełkoczą nic o inwestowaniu w nieruchomości. Wiadomo, smart money to smart money, kupuje się wtedy, gdy jest tanio, ale jest pytanie, kiedy będzie tanio, bo inflacja no, jest dalej wysoka, prawda? Tak więc może wchodzimy w okres zimnej wojny. Szanowni Państwo, osoby w wieku 27-30 lat bełkoczą coś tam pod nosem, czego się nie da słuchać generalnie. Nawet niestety osoby mniej więcej w wieku 40 lat, którzy pamiętają 2008, prawda, coś tam bełkoczą, a jeszcze gorsze jak osoby w wieku 50 lat, nie mówię, że ludzie, ale bełkoczą o tym, że niby w Polsce jest okej i zaraz będzie okej. No może i będzie, ale no, Szanowni Państwo, może i będzie, może jest wielkie i szerokie, prawda? Takie jest powiedzenie. Takie wiemy, co jest teraz i widzimy, że na razie nigdzie nie zmierzamy. Polska złotówka nie umocniła się do dolara jak korona czeska z 2014 roku. Polska złotówka jest złotówkę za tania, Szanowni Państwo, do dolara amerykańskiego. Dolar mógłby kosztować dzisiaj 3,30 bez żadnego problemu, 3,50, 3,60, coś takiego, a dalej kosztuje 4,15, to jest bardzo dużo. Mimo to, że mamy znacznie wyższe oprocentowanie, 6,75, oni dopiero mają 5,25. Dopiero podwyższają te swoje oprocentowania mniej więcej do naszego poziomu. Do czego zmierzam, Szanowni Państwo? Zmierzam, a jeszcze nie możemy zapominać o depopulacyjnej sytuacji Polski, niestety, co jest bardzo przykre i każdy nad tym ubolewa. Oczywiście Polska jest w stanie depopulacji, każdego roku z Polski znika niestety, Szanowni Państwo, jedno miasteczko do 200 tysięcy osób ludnościowe. To jest bardzo przykre, każdy nad tym ubolewa, oczywiście. No i teraz zabieram Państwa do Tarragony, prawda? Proszę bardzo. Gdy rząd Mateusza Morawieckiego chce przeznaczyć bankom i deweloperom dziesiątki miliardów złotych
Bo oni nie mogą sprzedać tych swoich za drogich nieruchomości, a te banki nie mogą dać tych kredytów na te za drogie nieruchomości tymi drogimi kredytami, no to rząd Mateusza Morawieckiego stwierdził, że zamiast dziesiątki miliardów złotych pójść na, nie wiem, edukowanie pielęgniarek, nie wiem, ściągnięcie pielęgniarek z Wielkiej Brytanii, z Irlandii, ze Skandynawii, z Niemiec, płacenie ludziom normalnie, no to rząd Mateusza Morawieckiego w biznes, żeby inwestować, to rząd Mateusza Morawieckiego będzie, szanowni państwo, dofinansowywał zagraniczne banki i zagranicznych deweloperów w czasie, gdy w Hiszpanii, w Taragonie, przepięknej Taragonie, gdzie nie trzeba używać gazu i tak dalej, że nie ma zimy takiej jak u nas, prawda, że to nie ma takiej tragedii. Proszę zobaczyć. Zacznę od tych najmniejszych, ja ich nie będę analizował. Jesteśmy tu na stronie idealista.com, prawda, i proszę zobaczyć, co tutaj się dzieje, szanowni państwo. 6120 euro za 24 metry kwadratowe. Rudera, bo rudera, ale to jest 6000 euro. Szanowni państwo, w danym momencie euro spada, jeżeli euro spadnie do... Gdyby euro miało dzisiaj spaść, tak jak do korony czeskiej, no to by kosztowało tyle, co w 2008 roku, bo tak się korona czeska do euro umocniła, no to euro by kosztowało dzisiaj 3 zł, więc, szanowni państwo, 6 tysięcy euro razy 3 to jest 18 tysięcy złotych. To mieszkanie Rudera można kupić w Hiszpanii, niedaleko Taragony, za 6 tysięcy złotych. Ja nie będę patrzył na te Rudery, tylko państwu pokażę, co tam można kupić pod Barceloną. To jest pod Barceloną, proszę bardzo. Rudery, bo rudery. Ale zaraz przejdziemy do lepszych, prawda? 9 tysięcy, 9 tysięcy, 9 tysięcy. Szanowni państwo, 10 tysięcy, 10 tysięcy. To jest wszystko po 45 tysięcy złotych, prawda? W danym momencie, ale jeżeli euro by się osłabło do 3,70, no to wszystko jest za 37 tysięcy złotych w takiej cenie. Ale to, że jeżeli ktoś wystawia coś za 11 tysięcy złotych, nie oznacza, że nie sprzeda ci za 5 tysięcy złotych. Oni chcą się tego po prostu pozbyć. Pozbyć, szanowni państwo. Proszę bardzo, 11 tysięcy złotych, wiadomo, rudery, bo rudery. Jedziemy dalej. Proszę zobaczyć. 12 tysięcy, 12 tysięcy, 12 tysięcy, ale to są wszystko 124 metry kwadratowe. Tu ma 360 metrów kwadratowych. Rudery, bo rudery, to prawda. 124 metry kwadratowe, proszę bardzo, jedziemy dalej. 13 tysięcy, 13 tysięcy, 13 tysięcy. W ogóle nie będę na to patrzył, to są rudery, ale to są rudery za darmo. Szanowni państwo, jeżeli coś jest dzisiaj wystawione za 15 tysięcy funtów euro, to nie znaczy, że nie sprzedadzą za 10 tysięcy euro. Po to się dzisiaj wystawia wyżej cenę, bo każdy zbija 30-40%. Już nawet w Anglii poważni inwestorzy, ludzie poważni, którzy nie chcą sobie robić z gęby cholewy, mówią już o tym, że się wystawia specjalnie ceny 20-30%, ale ja o tym mówię, nie wiem, od dawien dawna. Prawda? Ale teraz to dopiero dochodzi do ludzi, że ceny specjalnie są ustawione 10, 20, a nawet 30% wyżej, bo każdy chce 30% mniej. Właściwie to można by było dzisiaj dawać 50% mniej za te ceny nieruchomości, które ludzie wystawiają. 50%, czyli jeżeli coś kosztuje 200 tysięcy, możesz mu powiedzieć, słuchaj ziomek, ja dam 120. Jedziemy dalej. 15 tysięcy, 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 15 tysięcy. Proszę zobaczyć. Całe dziesiątki mieszkań w prowincji Taragona nad pięknym śródziemnym morzem, gdzie nie trzeba gazu, że tutaj akurat wiadomo, rudery, prawda? To są rudery, tak, oczywiście, do remontu wszystko. Niektóre w ogóle niezamieszkiwalne, ale to wszystko ma 150 metrów, 70, 59, 90. Proszę zobaczyć. I wielu ludzi zaraz powie, ale to sultetu, jak tu żyć? A wy myślicie, że co kupujecie czasem w Polsce? Taką odrestaurowaną właśnie kamienicę. Ktoś kupuje sobie kamienicę, odrestaurowuje ją, prawda? I potem sobie sprzedaje albo wynajmuje. No i tyle. Proszę zobaczyć. 18 tysięcy. Już przejadę nawet z tej Taragony, nie wiem, na piątkę. Już nawet nie będę sprawdzał. Proszę zobaczyć, co się dzieje w Hiszpanii. Ale trzeba pamiętać, że to nawet o połowę taniej można kupić. Tylko, że szanowni państwo, w Hiszpanii w takich warunkach tak tanie nieruchomości, ale Hiszpania też się wyludnia. Znaczy przyjeżdżają imigranci, prawda? Ale Hiszpania się wyludnia, tak jak Włochy się wyludniają. I Polska się tak samo wyludnia jak Włochy i Hiszpania. Niestety, przykro to stwierdzić, ale niestety tak, szanowni państwo, jest. Tylko pamiętajmy, że to są ceny w kraju, w którym dalej mają dwa razy niższe oprocentowanie niż my, czy trzy razy niższe niż my, plus ich zamrożone kredyty dalej są zamrożone, a my jak frajerzy mamy kredyty niezamrożone.
My nie rozumiemy w ogóle, gdzie my jesteśmy. My w ogóle nie rozumiemy. Tam rynek reaguje. My w ogóle nie rozumiemy w Polsce, gdzie jesteśmy jako społeczeństwo, prawda? Bo nawet tego nie ma odzwierciedlenia w cenach. Bo są zakłamane, proszę bardzo, 18, albo pompowane przez rząd Morawieckiego. Proszę zobaczyć. A jak wejdzie dyrektywa budowlana na serio, ojej. Albo znowu nas przycisną następne zimy. Szanowni Państwo, proszę zobaczyć, 19, 19, 19, 19, 19, 19, to jest wszystko i nawet nie będę tu wchodził, bo niektóre to się jeszcze nadają do remontu, drugie to tak nie do końca. Proszę zobaczyć, jaka masa jest. To są dziesiątki, setki nieruchomości za 40 tysięcy złotych. To, że coś jest wystawione za 20 tysięcy euro, to nie znaczy, że nie kupisz tego za 10 tysięcy euro. Za 10 tysięcy euro. Jest dużo ruder, dobra, ale pomińmy te rudery, weźmy sobie, pomińmy te rudery. Nie będziemy przecież oglądać tych ruder. Przejdźmy do nieruchomości na przykład takich za, nie wiem, 300 tysięcy złotych. Kliknę do strony numer 9. O, nawet jeszcze nie ma, proszę zobaczyć. Nawet jeszcze nie ma. To kliknę do strony numer 13. Proszę zobaczyć, jestem na 13 stronie w prowincji Tarragona, a tu dalej są nieruchomości za 30 tysięcy euro. Przy kursie po 3,50 to jest 100 tysięcy złotych, przy upuście 30%, no to to są nieruchomości za 70 tysięcy złotych. 70 tysięcy złotych w Hiszpanii, w której jest 3 razy mniejsze oprocentowanie, zamrożone, zamrażalne, gdzie nie trzeba używać gazu, gdzie jest ciągle ciepełko, prawda? Proszę zobaczyć. Proszę, nawet nie wiem, kiedy dojść. To jest pod Barceloną. Proszę, jedziemy dalej. Pod Barceloną. Tam po prostu wchodzisz i se mieszkasz. No. Proszę. Dopiero, proszę bardzo, po 30. Kliknę specjalnie, szanowni państwo, kliknę specjalnie 22 znowu, bo nawet nie wiem, gdzie dojdziemy do takich za 300 tysięcy, no. Popatrzcie, tutaj się coraz takie lepsze zaczynają, takie, że już można pewnie wprowadzać się i mieszkać po prostu, proszę zobaczyć, ale one po ile są? Po 150 tysięcy, ale pewnie by zostały sprzedane za 100 tysięcy, proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć, wejdźmy, spróbujmy, szanowni państwo, nie będę klikał, bo to za długo wyjdzie, weźmy cenę minimum price 60 tysięcy euro. 60 tysięcy euro. O, proszę bardzo, nawet z basenem jest. 60 tysięcy euro. To 60 tysięcy euro to 60 razy 4,4, bo euro spada teraz. To jest 264 tysiące plus weźcie sobie upust 20%, no to 200 tysięcy. Teraz patrzymy na nieruchomości za 200 tysięcy. Hiszpanii, w Tarragonie, prawda? Idziemy dalej. Może będzie coś... Popatrzcie, dalej to 62 tysiące, a kliknąłem na siódmą stronę. Proszę zobaczyć. Chcemy, no to... Czym to się różni od polskich bloków, prawda? Tylko, że to jest 78 metrów. Wiecie, to jest za 200 tysięcy 78 metrów, a w Polsce ile 78 metrów próbują sprzedać w, nie wiem, w Trójmieście, w Warszawie, czy tam w jakichś tam przy Trójmiejskich 100 kilometrów od Trójmiasta i tak dalej, czy 100 kilometrów. Próbują sprzedać za 500 000, próbują sprzedać za 600-700 tysięcy, a ludzie to jeszcze łykają. Jeszcze Morawiecki na to będzie dawał nasze podatki. Razem z Kaczyńskim, prawda? Przecież to jest chore. Po prostu to jest oddanie pieniędzy, szanowni państwo, to co oni robią, to jest oddanie naszych pieniędzy, naszych podatków. Proszę zobaczyć. To jest wszystko po 95 metrów kwadratowych. 95 metrów kwadratowych, 100 metrów kwadratowych, 130 metrów kwadratowych. Bez zimy. Proszę zobaczyć. Polska cofnęła się życiowo, wszystko jest drogie, żyć się nie da. Kredyty drogie, szanowni państwo, a nawet a to, że oni je chcą, że chcą dopłacać z pieniędzy podatnika, to już w ogóle jest zgroza. Proszę zobaczyć, mamy 100 tysięcy, 400,
450 tysięcy złotych, jak euro będzie kosztowało 4 złote, gdyby się umocniło tak jak korona czeska, no to to 350 tysięcy minus upust, to patrzymy na nieruchomości po 300 tysięcy, prawda? Patrzymy na nieruchomości po 300 tysięcy złotych w danym momencie. To, że coś jest wystawione za 100 tysięcy, nie znaczy, że nie sprzedadzą za 70 w tych czasach, czy za 60. Przecież teraz się bierze ceny wyżej. Teraz się bierze ceny wyżej, prawda? Wszędzie, na całym świecie. Proszę zobaczyć. 115 tysięcy, o, mamy. Chcemy ładne? Mamy. 115 metrów, że tak powiem, przepraszam, mamy. 400... Czyli tak, to przy obecnym kursie kosztuje 450 tysięcy, ale wystarczy, że kurs euro na chwilę spadnie do 400 tysięcy, do 4 zł, no to to będzie można kupić 115 metrów kwadratowych, rozumiemy to? 115 metrów kwadratowych. Czyli jak kurs euro spadł do 4, to by było za 400 tysięcy plus upust 20%, czyli kupujemy to za 340 tysięcy złotych, 115 metrów kwadratowych. A co się nam wciska? Że 100 kilometrów od Warszawy, w obrębie 100 kilometrów od Warszawy, w obrębie 100 kilometrów od Trójmiasta i od wszystkich miast i miasteczek, to wszystko to musi 10 tysięcy za metr kwadratowy kosztować. Proszę zobaczyć, czyli za takie mieszkanie chcieliby 1 150 000 złotych. A tu mamy za ile? Za 340 tysięcy złotych, jak nie 300. Proszę zobaczyć. Nawet wyremontowane, nie wiem, wygląda jakby Polacy robili, ale to już druga sprawa. Proszę bardzo. No, czym to, proszę bardzo, to wygląda jakby Polak robił. No jak tego nie robił Polak, to ja nie wiem. Może to polski styl jest. Proszę zobaczyć, to wygląda jakby Polak robił. No 100% Polaka. Widzimy? Jak taniutko? I to jest wyremontowane, to pewnie kupione było za śmieszne pieniądze. To pewnie było kupione za śmieszne pieniądze i to było, zostało wyremontowane. Już widać, że jest wyremontowane, prawda? Że zrobione wszystko, tylko ściany porobione, zrobione, wchodzisz i ten, i wszystko masz nowe, prawda? No to tylko robisz, cekolujesz ściany, prawda? Robisz podłogi, wkładasz najtańsze futryny, drzwi i do widzenia, i jest zrobione. No i tyle. I tyle roboty. Tyle roboty, tak? Kupiłeś za 30 tysięcy, wrzuciłeś 10 tysięcy tego i robota, no to kosztowało ci mieszkanie 40 tysięcy euro i próbujesz je sprzedać za 100 tysięcy, nie? Bo nawet nie pokazują specjalnie z przodu, co to jest, to pewnie podejrzewam, że to jest kupiona rudera, tu jest nawet winda, a może i nie. O, parking nawet jest, ja, nawet jest parking, patrzcie, nawet jest parking. To tutaj porządni ludzie mieszkają w tym budynku. Pewnie. Popatrzcie, parking, wjeżdżasz, siup. My Polacy się zastanawiamy, dlaczego te budynki są takie szare i wyglądają na stare. No budynki to są tam szare, bo tam świeci słońce. I szary jest kolorem piasku i tak dalej, i tak dalej. Żeby nie było za jasne, ale że nie było za czarne, prawda? Te szare budują po prostu, no i tyle, no. Bo to najmniej chyba słońce przyciąga. No przecież nie może być czarne, a białe to się brudzi, tak? Więc się chyba robi szare, dlatego najmniej to przyciąga chyba słońce i tak dalej. Więc proszę zobaczyć, tak? I w Polsce tu mamy coraz lepsze, proszę zobaczyć. Masz piękny taras. 63 metry kwadratowe. Się zaczynają z basenem już. Tak? Proszę zobaczyć. Może 30 metrów dalej. To jest, szanowni państwo, apartament. Apartament przy plaży. Proszę. W środku tak jest, jaki jest, ale przy samej plaży, prawda? Przy samej plaży, z wielkim, gigantycznym tarasem. Rozumiemy to? Z wielkim, gigantycznym tarasem. W Polsce by chcieli za to wiadomo ile. Przy plaży w Polsce za to by chcieli, wiecie, po 15 tysięcy za ten, za to by chcieli milion. Znaczy milion, tak się wmawia, ale to tyle nie kosztuje już w Polsce po prostu. To tylko się wmawia. Dalej Polakom i to tylko jest pompowane dlatego, że Morawiecki wyciąga nasze pieniądze, prawda? I będzie dawał bankom i deweloperom, to oni będą podbijać te ceny, tak? Proszę zobaczyć, następny. 81 metrów kwadratowych. Chcemy ładny? Mamy ładny. Euro spada do 3,80, to jest 380 tysięcy, dają mu po 180, mamy to za 300 tysięcy. 300 tysięcy złotych, proszę zobaczyć.
Proszę zobaczyć. Tak? A nam się w Polsce, to jest pod Barceloną. Szanowni Państwo, nam w Polsce się takie kocopoły wkręca, takie idiotyzmy, takie kłamstwo, ale w to jest umoczony cały rząd Morawieckiego. Proszę zobaczyć, cały rząd Morawieckiego. Proszę zobaczyć, 112, 246 metrów kwadratowych. Sprawdźmy, bo chciałem to u góry zobaczyć, bo bardzo ładny w środku, wiecie, w samej w tym, w samym centrum jakiegoś miasteczka. Proszę zobaczyć, ale weźmy to, zobaczmy, bo tu jest 12 sypialni. Proszę sobie wyobrazić, tu jest 12 sypialni. Proszę zobaczyć, jaka kuchnia. 12 sypialni, aż nie... Za, wiecie, 350 tysięcy złotych. Patrzcie. Yeah. No i jeszcze kuchnia fajna. Ale kwas. I łazienka ładna, wszystko ładne jest. 246 metrów kwadratowych, szanowni państwo, za 350... Dobra, tego by nie zbili, może tego byśmy nie zbili, nie? Ale, bo jest 12 aż, to tego moglibyśmy nie zbić, ale zawsze 10% może się zbije. Wyobraźmy sobie, że euro spada do 3,80, no to kupujemy za 380 plus upus 10%, no to kupujemy to za 350 tysięcy złotych. A ile chcieliby za takie mieszkanie w Trójmieście, czy 100 km od Trójmiasta w górę do Pucka, albo w dół do tego, do Zalewu Wiślanego w dół, tak? No ile by chcieli? 2 miliony? Półtorej? 3? A tu mamy za 350 tysięcy. I szanowni państwo, tym akcentem zakończę ten film, bo mi jest po prostu przykro, że otumania się w ten sposób mój naród. Mój naród, bo mój naród to też moja rodzina, bo to też moi wujkowie, bo to dziadkowie, bo to też rodzina z dalszej linii, tak? Setki tysięcy osób, prawda? Jest mi bardzo przykro, że mój naród, że nasze rodziny są tak ogłupiane przez rząd Morawieckiego, przez partię Kaczyńskiego, a zresztą ich wszystkich innych, którzy współpracują razem z bankami zagranicznymi, deweloperami, żeby nabić Polaków na dziesiątki, na setki miliardów złotych w danym momencie. Jest to bardzo, bardzo przykre. I bardziej przykre jeszcze w depopulacyjnej Polsce. To jest bardzo przykre, szanowni państwo. No ale trzeba patrzeć na plusy życia zawsze. Szklanka do połowy pełna, a nie do połowy pusta. Więc patrzymy, widzimy, jakie są opportunity. Mamy, jedziemy za darmo właściwie, tak? W porównaniu do tego, co można mieć w Polsce. No trzeba by było, przepraszam, ale gdybym miał 3 miliony złotych i w Polsce za coś takiego chcieliby 3 miliony złotych. A tam za 350 tysięcy złotych, to jadę tam za 350 tysięcy złotych, zostaje mi 2 miliony 650 tysięcy złotych. Za 2 miliony 650 tysięcy złotych to ja mogę żyć do końca życia i dwa razy jeszcze. Za darmo. Z odsetek, z dywidend, wiecie, i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Bełkot w Polsce, się taki bełkot Polaków wciska i to jest bardzo przykre, bo bardzo dużo ludzi bardzo się wpierdzieli, bardzo straci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Życzę miłego dnia, zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, zapraszam do klikania łapki w górę i także do merytorycznego komentowania.